Czwarty punkt właśnie związany z moimi palcami. I jest to coś takiego, że chodzę i robię... Dzień dobry, witajcie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj poruszę temat moich dziwnych... No, pięć dziwnych faktów o mnie. O, dobra. Pięć dziwnych faktów o mnie. Zapraszam. Jeśli chcesz wiedzieć, co u mnie, to zapraszam Cię na moje Instagramy, social media, tak, tu na dole Ci się wyświetlą. A nie przedłużając dłużej, idziemy dalej. Pierwszy dziwny fakt o mnie jest tak dziwny i w zasadzie trochę się z tego, może nie wstydzę, dobra, trochę się wstydzę. To jest tak dziwne i głupie. Jeśli ktoś tak z Was też ma, dajcie mi znać, bo poczuję, że nie jestem taki lonely w tym świecie. Z takim czymś. Ja mam coś takiego, że jak jestem w domu sam, to mam muzę włączoną, niezbyt głośno, bo nie lubię zbyt głośnej muzyki, ale tak, że no raczej sąsiedzi ją słyszą. Do tego skaczę po mieszkaniu, po suficie, po blatach, po wszystkim, śpiewam, tańczę, z wszystkiego sobie robię mikrofony, drery ja, udaję po prostu jakieś różne rzeczy, tak. Czasami gorzej, czasami trochę lepiej to wychodzi, bo jak wiecie, kiedyś śpiewałem, więc coś tam... I mówię, że umiem, ale jakieś tam kilka dźwięków, coś tam chyba umiem. No i wiecie, tak sobie śpiewam, wszystko, chodzę, tańczę, teledysk po prostu, i ja, wszystko razem. I nagle ktoś dzwoni albo puka do drzwi. Co robię ja? Pup, pup! Ściszam muzykę, siebie uciszam i udaję, że mnie nie ma w domu. No masakra po prostu. To jest tak żenujące, że ja nie mogę tego jakby opanować, rozumiecie? To wiąże się trochę, to się wiąże trochę z tym, że ja nie lubię za bardzo niespodziewanych gości, wkurzałem jakieś obce osoby, też kiedyś miałem różne nieciekawe sytuacje, jak ktoś pukał albo dzwonił domofonem do mieszkania i no ale żeby aż tak, ja naprawdę udaję, że mnie nie ma w domu, to chociaż to już lepiej by było i ja o tym wiem i słuchajcie, ja o tym wiem. Lepiej by było, gdybym na przykład tą muzykę zostawił, dalej śpiewał i udawał, że no nie słyszę, że nikogo nie ma w domu, znaczy, że ktoś jest w domu, ale że po prostu no nie słyszę, że jest taka zabawa sama ze mną, sama ze sobą, sam ze sobą, że no, że nie słyszę. Ale nie, po co? Przecież można wyłączyć guzik, zamknąć mordę i udawać, że cię nie ma. Jeśli też tak macie, dajcie mi znać. Błagam, żeby chociaż jedna osoba, tylko tak powiedzcie szczerze. Mam nadzieję, że chociaż parę osób, albo chociaż jedna osoba też tak ma. Masakra. Jest mi wstyd. Drugi dziwny fakt o mnie to to, że jak idę na zakupy... Drugi dziwny fakt o mnie to to, że jak idę na zakupy jakiegoś marketu, to robię coś takiego i może nie w każdym markecie i zauważyłem, że najczęściej robię to w Biedrze. Po co wziąć koszyk? Po co wziąć koszyk? Tylko, no po co? Oczywiście, najczęściej moje zakupy w markecie wyglądają tak. Tak, tak, no co ty gadasz? No błagam cię, no proszę cię. Tak, tak, zrobimy. I jedną ręką biorę różne zakupy. Zazwyczaj nie są to dwie rzeczy. I wiecie, idę tak z tym telefonem, tak o, idę z tym telefonem, tak, trzymam. Jak sparaliżowany gołąb jakiś. I po prostu sparaliżowany gołąb to jest takie inside joke mojej przyjaciółki i mnie. No wiecie, tak idę i tak trzymam to wszystko, te kole mi spadają, te batony, od których tyje mi spadają, wszystko mi spada, ale idę, więc potem w końcu się wkurzam, zatrzymuję się przy warzywach, jakoś tak mi się zawsze, znaczy zawsze tak mi wychodzi, że przy tych warzywach czy owocach biorę jakieś siateczki, to jest w tych siateczkach, idę jak taka tańcia sobie do tej kasy. Po co brać wózek? Po co brać wózek? Po co brać ten cholerny wózek? Trzeci dziwny fakt o mnie to taki fakt, że czasami, gdy wracam do domu z pracy, czy od znajomych, czy z imprezy, czy skądkolwiek, to zdarza mi się tak, że czasami nawet się nie rozbiorę, tylko w tych buciorach wszystkim, w kurtce nawet czasami zimowej i w czapce, siadam na łóżku, tak o, ten, i patrzę w jeden punkt. I nawet nie mrugnę. I po prostu... nie wiem, co to jest, ale wydaje mi się, że to może być związane z tym, że kiedyś dość intensywnie medytowałem. Jest coś takiego jak medytacja punktowa. Ja ją często stosowałem, więc może mi zostało i moje ciało po prostu potrzebuje takiego wyciszenia. Takiego...
nieskupienia się na niczym jakby, a w zasadzie może na jednej rzeczy tylko. Nie wiem, ale wtedy jestem tak wyłączona, nie wiem co się dzieje. I to trwa czasami 40 minut, ja tak siedzę. Jeśli też tak macie, dajcie znać, ale to jest... Czwarty punkt właśnie jest związany z moimi palcami. I jest to coś takiego, że chodzę i robię tak. Chodzi o takie jakby trykanie palcami. Ja nie wiem, czy słyszeliście, jak zrobiłem to po głowie. I nie chodzi o samo trykanie palcami. Ale ja tymi palcami trykam w głowę. Albo chodzę i robię to po ścianach, albo po jakichś lodówkach, czy coś, tak wiecie. Idę sobie, idę nawet, ja to robię tak jakby bezmyślnie, tak nieświadomie. Idę i tak nagle ręką... Moja koleżanka się z tego tak... Moja przyjaciółka się z tego tak śmieje zawsze i tak udajmy, że ja tak robię tak... Dziwne. No powiedzcie, że nie. Piąty dziwny fakt o mnie to to, że... Jak mam zadzwonić do jakiegoś banku, urzędu, albo takich, wiecie, poważniejszych miejsc, czy poważniejszych osób, nienawidzę tego robić. I to nie, że się wstydzę, ale po prostu nienawidzę i nie umiem do końca tego wyjaśnić. Jak ja nawet kiedyś miałem problem, żeby zamówić pizzę. Rozumiecie to? Weź ty zadzwoń. W sumie tak naprawdę do dzisiaj nie lubię tego robić. No już jak jestem głodny, albo kto tą pizzę zeżreć, jak taka maciorka, no to po prostu dzwonię, tak? Ale jak jakieś takie inne rzeczy, takie lekarz, to takie... Takie. Nie rozumiem tego i wkurza mnie to strasznie i w pewnych kwestiach, bo wiecie, ludzie często odbierają mnie jako pewną siebie osobę, bardzo pewną siebie osobę, przez co czasami nawet boją się do mnie podejść. I dobra, w pewnych kwestiach życiowych ja jestem bardzo pewny siebie, ale są takie, jest ich wiele tych kwestii, w których jestem taki... I'm scared. Tak. I nawet to nie jest to, że ja się boję zadzwonić, czy się wstydzę, czy się krępuję, no, no. Po prostu, no jakoś tak, jak mam zadzwonić z takich miejsc, to tak, nienawidzę tego po prostu, nienawidzę. Tak, moi drodzy, to koniec tych pięciu dziwnych faktów o mnie. Jeśli wy też macie takie sytuacje z tych pięciu, a może tylko jestem taki psycho, podajcie mi znać, może nie jestem sam. Albo jeśli wy też macie jedną z tych rzeczy, tak. Jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie dać kciuka w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, to kliknijcie subskrypcję, a przy subskrypcji dzwonek i poczekajcie, aż pojawią się takie trzy dzwoneczki i kliknijcie dzwonek, przy którym napisane jest wszystko, bo wtedy będziecie mieć wszystkie powiadomienia o tym, co wrzucam na YouTube'a. No i zapraszam też na moje Instagramy, które wyświetlą wam się tutaj niżej. Trzymajcie się, cześć!